Myślenice i TV. Wasza telewizja internetowa. Prawie wszyscy świętowali Sylwestra i hucznie witali Nowy Rok. One przeżywały cud. Cud narodzin. Mowa oczywiście o pacjentkach Myślenickiego Szpitala, którym 1 stycznia powiększyła się rodzina. Tradycyjnie odwiedziliśmy oddział ginekologiczno-położniczy, aby zobaczyć najmłodszego mieszkańca powiatu myślenickiego. Pierwsza w Nowym Roku urodziła się Antosia Sułkowic, która na świat przyszła o 3:45. 1 stycznia był pracowity, porody odbyły się tam do godziny 8 rano, dwie panie urodziły, jedna to pierwszy myśleniczanin to dziewczynka, drugi to chłopiec i tu nie było żadnych problemów, niestety troszkę problemów było na oddziale ginekologicznym, tuż po 12 trzeba było wykonywać nagły zabieg operacyjny z powodu krwotoku do jamy brzusznej, także jak na świąteczny dyżur był on wyjątkowo pracowity. W imieniu tutaj swojej dyrekcji oraz całego personelu szpitalnego chcieliśmy gorąco pogratulować narodzin tego dzieciątka w pierwszym dniu roku i życzyć przede wszystkim miłości, cierpliwości i samych radosnych dni. Wszystkiego dobrego. To jest dziewczynka, tak? Bardzo prosimy. Obudziłam się o 1:18 z pierwszym skurczem. Po 2 godzinie w nocy obudziłam męża. Mąż stał na równe nogi i po 3 godzinie przyjechaliśmy tu do szpitala. Jechaliśmy dość szybko, bo mąż się stresował. I Antosia się zaraz urodziła o 4:45. Rozumiem, że przy trzecim dziecku to już nie ma stresu. Oj, właśnie to był największy stres. Dlaczego? Bardziej się bałam, nie wiem dlaczego. Chyba już przeżywałam, wiedziałam co mnie czeka i bardzo to przeżywałam. Jak już zobaczyłam tą salę porodową, to już wtedy wpadłam w panikę, ale dałam radę. Panie tam położne mi pomogły i wszystko było w porządku. Czy to jest dla Pani jakieś wyróżnienie, że akurat Pani urodziła pierwsze dziecko w nowym 2018 roku, jeśli chodzi o powiat myśleński? Nie, dla mnie to nie ma znaczenia. Nawet byłam w szoku, że wszyscy mi gratulowali, że pierwsze dziecko, ale dla mnie to nie ma znaczenia. Grunt, że szybciutko się urodziła i zdrowa. Jak często pacjentki korzystają z Myślenickiego Szpitala? Wydaje nam się, że częściej, to statystyki o tym świadczą. W tym roku mamy 1118 porodów, w zeszłym roku była ta liczba poniżej 1100 porodów, więc wzrost tej liczby jest. Mam także nadzieję, o czym świadczą wpisy w mediach społecznościowych, że pacjentki, myślę, są coraz bardziej zadowolone z pobytu w naszym oddziale. Panie dyrektorze, jaką opiekę mają noworodki na oddziale neonatologicznym? Bardzo dobrą, nie tylko noworodki, które przychodzą tutaj na świat, ale przede wszystkim ich mamy. Opieka jest na bardzo wysokim poziomie, jeżeli chodzi o jakość świadczenia usług i to dzięki personelowi lekarskiemu, pielęgniarskiemu, położniczemu. Także bardzo dziękuję całej kadrze medycznej za takie podejście do pacjentów. Co Pani myśli o opiece, o szpitalu, w którym urodziła Pani już trzecie dziecko? Jestem mile zaskoczona. Ten poród był... jestem teraz na nowych salach po remoncie i jestem bardzo mile zaskoczona, bo wcześniej warunki były inne, a teraz są o niebo lepsze. Nowy rok to oczywiście nowe plany i nowe zmiany w Myślenickim Szpitalu. Jak Państwo doskonale wiecie, ubiegły rok był rokiem bardzo pomyślnym, dlatego że udało się przy pozyskaniu wielomilionowych środków zewnętrznych przeprowadzić kompleksowe modernizacje chociażby tych oddziałów, na których dzisiaj jesteśmy, czyli neonatologii oraz ginekologii i położnictwa. W tym roku planujemy rozbudowę oddziału anestezjologii, przebudowę centralnej sterylizacji oraz diagnostyki obrazowej wraz z zakupem nowoczesnej aparatury medycznej, jej ucyfrowieniem, tak aby podążać za tą nowoczesną medycyną. Czekamy obecnie na rozstrzygnięcie projektów, które są na etapie końcowym i liczę na to, że te środki również zewnętrzne uda się w tym roku pozyskać i dzięki nim rozpocząć te długo wyczekiwane inwestycje. Kto w domu czeka na Antosię? Pozostała 2 dzieci, brat i siostra. I tata.